To jest świetne. To przecież to będzie kosztowało 2 zł. Ile? Miało kosztować 2 zł. To co, wspólne zakupy z mamusią? Czemu nie? Tym razem jesteśmy w Warszawie. Mama przed chwilą powiedziała, jej, jak ja bym chciała kupić nowe dzwony. No i mamy tak misję. Jest. Mamy misję. Co tu dużo mówić? Zapraszamy do oglądania. Nowe książki w cenie 2, 5, 10 zł. To jest cena za książki, nie? Idealnie. Mhm. Była pierwsze co, spojrzała na książki. Już widać, po kim to mam. Powieść o przemocy, nienawiści. Ja bym tu chciała jakieś takie, wiecie, rozwojowe. No ja wiem, rozwojowe. To może Biblię dla dzieci, to jest rozwojowe. No ja bym coś tu znalazła, no powiem sobie, wam no, szczerze. Jest sobie książkę, no musisz mieć takie ceny. Nie wiem, jeszcze jak, ja już widzę tu mniej więcej co, jak będziemy wychodzić, to sobie coś tam. Popatrzę, ekstaza we Florencji. Może być ładne, to może być przyjemne. To może być przyjemne, tak. Słuchajcie, mroczniejsza i bardziej literacka wersja Jedz, módl się, kochaj. Bierzemy. No, proszę bardzo. Kochaj, to moja ukochana, tak. Ukochana książka. Super, więc bardzo się cieszę. To co, zaczynamy tutaj od sweterków standardowo. Od sweterków standardowo. Zobacz, jaka tutaj jest mamuś obfitość w naszej kolorystyce. Ty lubisz, jak jest kolorami pokazane? No, bo to jest zdecydowanie mi czas. Patrz. Co ja znalazłam? O, taki sam. Troszeczkę inny golf. Chyba. Golf, patrzcie. Ale ten... I dłuższy. To są motyw. Ten jest bez ściągacza, a ten jest ze ściągaczem. Ale fajny. Tylko widzisz, on widać, że będzie mocno prześwitywał, więc musiała mieć cielisty podkoszulek pod to. Okej. Okay. Dobra, to na razie zrezygnujemy. A w ogóle jakie mamy dzisiaj ceny? Bo słuchajcie, my przyszliśmy tutaj na łowy i my nie wiemy, ile wszystko kosztuje. Kurki, płaszcze, skóry, futra, kożuchy, minus 15%. I co tylko to? Nie, tam są też jeszcze jakieś inne promki. A na swetry? Minus 25! Patrzcie. Od tej ceny. Oczywiście. Ja pamiętam takie to czasy, fajne. Co w ogóle takie rzeczy się nosiło, to pamiętasz? Się nosiło. I to w ogóle tak krępowało ruchy. A właśnie. Na przykład do pracy szłam w tym i później już żałowałam na starcie, bo wszystko zlatywało z biurka i w ogóle nie jest raczej. Ale na kawkę południową albo na lunch, świetna sprawa, tego kozaczki. O, a ten już jest piękny taki kolor. Piękny kolor i on już nie jest, ale to ten będzie cacko. Bo to super. Już nie jest taki bardzo ciepły, może być na jesień, na tak, wiosnę. Nawet na ramoneskę na to. Właśnie, super na wiosnę, będzie. Nie? Tak. Takie, no super, dobrze. I to kosztuje 35 zł, no i odjąć 25%. Okej. Okay. No to ile matematyka? Nie wiem. Nie, jakoś tak. Mogę na kalkulatorze policzyć. Coś żółtego na wiosnę, może na Wielkanoc, jak ktoś obchodzi. Ubrać się za kurczaczkę się. Za kurczaczkę. To nie są moje kolory, ale... No ja też nie, ale... Gdyby na przykład coś było w tym kolorze, to ale już... Ale ja ci powiem, że to może być ładnie, przyłóż to do tak, i to już jest... ładnie. Tak, mój kolor. Ale teraz wam pokażę kolor, który jest kompletnie nie mój. Czyli na przykład ten. Nie. Czy jesteśmy zgodne. To już tak nie wiemy. Nie wiemy, dobrze czy niedobrze. Poproszę o opinię. Mamusia, tutaj po drugiej stronie jeszcze są marynarki, jakbyś chciała sobie przejrzeć. Dobrze, już idę. Marynarki. Tak średnio chyba w takich chodzisz, nie? No chodzę czasami, ale to też, no jak jest cieplej oczywiście. To taka szanelka, nie? No tutaj zobaczycie. Troszeczkę, ale ładna. Tak, to mi się nie podoba, to tutaj... No taka, nie w moim stylu, ja nigdy nie nosiłam szanelek. No bo to też jest takie, co zależy, nie każdemu pasuje, a może tak. W ten sposób. Są takie bardziej żakiety, bym powiedziała. To jest coś w moim stylu, ja takie rzeczy lubię, czyli takie właśnie mundurowe, rustykalne, ale bardzo fajne. To jest ładnie. I tak, ja jednak w poprzednim życiu jakimś byłam kimś walecznym żołnierzem. Ale dojdziemy do tego, od tego są medytacje i hipnozy, żeby dojść, kim się kiedyś było. Ponoć to działa, zobaczymy. To jest świetne. Damaris, na ciebie, bo to jest dosyć... No, zobacz, na lato. To jest w ogóle ciężkie, więc będzie się tak fajnie tutaj obciążone dosyć. To coś jest takiego, musi być coś, jakiś skład z czymś ciężkim. To jest akryl i len. No, len, czyli ciężka struktura. I to jest Zara rozmiar S. I teraz do tego albo na przykład na lato jakaś długa spódnica, albo jakieś... To może być super, no. Nawet krótkie spodanki i szpilki, pięknie. No, to może być cięgnie. A ile to kosztuje w ogóle? 1/4 ceny z 50, to akurat...
To akurat jest łatwe. Słuchajcie, ja mówię teraz 1/4 ceny, bo Wiki mówi przy tym, no 25% taniej to ile? A ja tak mówię, nie wiem. Mogę kalkulator włączyć, ale tak sobie myślę po chwili, przecież to jest 1/4 ceny, no to dużo łatwiej brzmi. W ogóle śmieszne, bo księgowe generalnie, no ja jestem księgową z zawodu i mama, można powiedzieć bardziej mama kadrową niż księgową, ale też duże rzeczy z księgowych robi mnóstwo. No i śmiejemy się zawsze, że szef w dziurawych butach chodzi, jak coś masz na szybko policzyć jako księgowa, gdzie pracujesz albo edukujesz się w mnóstwie liczb, ale nie jesteś takim typowym matematykiem, że masz, wiecie, kalkulator w głowie, to księgowa wszystko liczy. Wszystko liczą programy, wszystko liczą kalkulatory, więc człowiek się nawet nie zastanawia nad najprostszymi rzeczami czasem. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, kiedy przecinek decyduje o tym, czy ktoś, nie wiem, załapie się na jakąś formę opodatkowania albo na przykład na mały ZUS. No. Więc nie ma, ile to będzie na oko. No właśnie. Te czasy się skończyły. O, ładny sweterek brązowy. I w takiej czekoladzie chyba niekoniecznie jest, ale krój mi się podoba. Źle ci też nie jest, bym powiedziała. I fajny by był, bo na przykład dzisiaj mam spodnie z wysokim staniem, dotąd mam spodnie. I taki sweter do takich spodni, czekajcie, ja się przejrzę. Tak, do ta czekolada tylko do jasnych rzeczy. Ale na górze mi nie jest dobrze przy twarzy, nie? Dobrze ci, nie wiem, nie myślę, że ci źle, tylko musisz mieć dół jasny. Znaczy do tego, tych spodni idealnie. How much? 35, 1/4 z 35. Wczoraj przyjechałam do Damaris w takiej sukience. Dokładnie z takim wykończeniem, tylko w sukience czarnej, to jest akurat tak. Tylko, a tu jest sweterek, a ja miałam wczoraj sukienkę. I to jest w ogóle swoją drogą ładne, powiem wam. 45 zł. I ja to przymierzę. Viskoza i elastan. Ale, a rozmiar jest, czy nie ma? Nie. Tu. Rozmiar tu. Cokolwiek to znaczy, ja nie wiem, czy to będzie na mnie dobre, ale to się bardzo mocno rozciąga, więc spróbujemy. Ale zobacz, jakie to są jeszcze ładne kolory, takie niebieskie. Ja uważam, że jeszcze powinniśmy tutaj zobaczyć. Dobrze. Bo tutaj to jest tobie szczególnie jest pięknie, bo ty masz niebieskie oczy. I to tak, no tak. Ja uwielbiam babcię, mamę w niebieskich rzeczach, bo... A ja tak nie za bardzo tak właśnie. Znaczy, to jest kolor, to jest który... To jest chabrowy dziecko, to jest chabr. No tak. Czy haber. Tak prawie powiedziałam. No, więc to akurat... Tak bardziej dla mnie patrzy. O, właśnie tu jest taki, ale akurat bardzo podobny, ale fason im za mały. To jest taki bardziej nie chabrowy, tylko... Chabrowy. Dobrze, robimy, poprosimy o podpowiedź. Ale dobra. Chabrowy czy nie chabrowy? A ja bym powiedziała, że to jest taki, jak się nazywa, nie granatowy, tylko kobaltowy? Dobrze się mówi? Kobalt? Tak, tak, bardzo. To jest też bardzo dobra myśl, że może to być kobaltowy, ale tak dokładnie to nie wiem. No wstawiajcie, jaki to kolor. Kto ma rację? I nie jestem facetem na pewno, a mam problem z kolorami. O Jezu, jak ja często mam kolory, czasami wezmę jakąś rzecz. Tak. Mężczyźni ponoć mają z tym problem i się do tego przyznają, przynajmniej z tych z otoczenia naszego. Tak. Fajne spodnie znalazłam. 1/4 z 40. Tak, to już super łatwo obliczyć. Fajne, co? Eska to jest, ale... Biorę. Ale zobaczcie, no nówka sztuka po prostu. Wszystkimi tutaj metkami. Nie no, mega, nie zniszczono. Takie mi dziecko spróbujmy znaleźć takie. Albo też mogłyby być jasne, ale większe. Tylko jedna ważna rzecz. Ja muszę mieć albo dzwony, albo bardzo... Ja nie mogę, to jest fason nie dla mnie, nie? Gdyby tam... Ja muszę mieć bardzo obcisłe nogawki. No, na przykład te są fajne, no ale za małe. No, ale nieładne, bo ja nie lubię, jak ja są wiem. Takie rozjaśnienia tutaj, co to jest. Tak? Ale nie, ja takie mam i ja się z tobą do końca z tym nie zgadzam. O Boss, Hugo Boss. Do pewnego outfitu to wygląda fajnie. Hugo Boss, 160 zł, odjąć 25%. Boss Orange znaczy się, no to jest taka bossowa tak. Marka. No, bardzo fajna. Bardzo fajna. Zobaczcie, jakie wyczesane spodnie znalazłam. Piękny, wysoki stan, dzwony, taka ala skórka. Tu są delikatnie przybrudzone, ale to bez problemu zejdzie. Co ciekawe, to jest Zara, nówka sztuka. 40 zł kosztują, czyli 30 zł. Od razu będę może wam w miarę pokazywać. No i 41/4 ceny. Kosztowały 39 euro. 40 właściwie, bez 5 eurocentów. I ani na mamę za małe, na mnie za duże i pomyślałyśmy Wiki. Tak. I Wiki ma już kolejne spodnie przeze mnie znalezione. No obstawiam, że będą po prostu perfekcyjne. Czy dołem są zarąbista, bo są jeszcze rozpinane. To super. Jest i teraz wyobraźcie sobie właśnie do tych bucików nawet co masz taki luźny dół. To będą po prostu wow. Kozak. No i cały czas szukam idealnego czarnego golfa. Taki mam, taki sam. Taki sam. Może nie taki sam prawie. Taki mam, to bardzo go lubię. I on jest
super, ale bardzo podobny, nie taki sam, ale bardzo podobny. Ale ja bym chciała taki po prostu gruby czarny golf. Prosimy o nieodkładanie odzieży. No, ale takiego nie mam, więc, no ale tutaj też nie ma akurat tym razem, więc możemy iść dalej. Kochani, kochane, poważna rozmowa w trakcie filmu mój obowiązkowa. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zapraszam Cię serdecznie do tego, a wręcz proszę Cię o to, bo to jest ogromne wsparcie dla niego, dla mnie, dla rozwoju, dla lepszej jakości filmów, więc jeżeli to oglądasz, a nie subskrybujesz, to kliknij. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o filmach, to kliknij również dzwoneczek, wtedy będziesz dostawać powiadomienia, więc żadnych kolejnych nie przegapisz. A my wracamy do zakupów. Dziękuję. Jest kratka. No, te fajne nawet takie. Te fajne nawet takie. One są za duże chyba. To jest 40. No dobra. Ale pytanie, jaki one mają stan? Przyłóż do siebie. Chyba nie w moim stylu. No, długo za szerokie. Tak. Za szerokie po prostu. Za szerokie będą. No, ja z tymi spodniami to tak mam. No ale dobra, lecimy, szukamy. Czego szukamy? Szukamy dzwonów, tak? Ale jak to Damaris mówi, trzeba przeglądać wszystko po kolei. To jest takie ciężkie. Nie, no to mam, córcia, no ja jestem może gruba, ale nie aż tak. Ja sam w ogóle nie pomyślałam. Dobra. Jesteś z dzwonami, chociaż pewnie, nigdy nic nie wiadomo. Nie, przetarte, zobaczcie. Szkoda, byłyby. Tutaj zobaczcie kolejne bardzo fajne, znowu Zara, tym razem bardziej mój rozmiar. Ten pasek jest taki ozdobny, w sumie chyba to mi się trochę nie podoba za bardzo. Ale ogólnie spoko, no ale z drugiej strony mam też takich już, więc... I ma zamek po prostu. O, zobaczcie, trzeba by było... Ciężko się ogląda tak spodnie, jak są tak powieszone, nie? Chyba się znaczy. No... Ciężko, ciężko, naprawdę. Jakieś tak jeszcze są mocno jest ich dużo. No. Ściśnięte. Jak tutaj cokolwiek zobaczyć, właśnie w takich sytuacjach. Czy to patrzeć na materiał, czy to patrzeć na kolor, czy to patrzeć na rozmiar, czy to patrzeć na nogawkę. A jak są tak powieszone, jak po drugiej stronie, to dużo łatwiej się przyglądało. A tutaj nie będę ich wyciągała, bo one są bardzo grube, ale to są dla Damaris spodnie na Nordcap. No tak, tak. Mam. Dokładnie, tylko one są duże akurat. Ale też nowe, proszę bardzo. Czy może to jest znak dla mnie na Nordcap? No. No, widzicie? Ale bym wyglądała jak jakiś misiu. No tam się tak trzeba wyglądać. Tam się trzeba za misia polarnego. W ogóle wyjazd na Nordcap to jest moje marzenie. Proszę bardzo. Jak misiu. No, tutaj jest no wiecie, no, to jest gumka, więc one są więc takie... Chcesz przymierzyć? No, wiesz, po to musisz założyć leginsy termiczne. A zobacz te fajne, tylko że to nie są w twoim stylu, ty takich szerokich nie chodzisz. Tak, nie. Ale ogólnie jako spodnie podobne. Ale ogólnie tak. Pierwszy zakup na Nordcap. Ja nie, już mam kurtkę. Coś w stylu. Kolorystycznie fajne. I kolorystycznie fajne. I ciekawe. Proszę bardzo. Może zamiast dzwonów kupię coś na konie. Przynajmniej tak, żeby wyglądać. Żeby tak wyglądać przynajmniej. Mamuś, zobacz, tutaj są sukienki na przykład. A jeszcze możemy tutaj, bo ja jestem w ogóle fanką oczywiście, ale też krótkich spodanek. To już chyba w którymś odcinku mówiłam. I tutaj są takie, tylko już tych czarnych mam dosyć. Dosyć dużo. To jest fajna, ale to jest felka. Mm-hmm. A to by w takim akurat nie będzie chyba ładnie. Takiej długości, czy będzie? Czy będzie? Czy nie będzie? Zaraz się wypowiem. Nie wiem, ale coś tam mi ta struktura tego... Być. Nie, no sama długość, tak. Materiał jest słaby, słaby materiał, rzeczywiście. Dobrze, to teraz popatrzmy. No, musisz zobaczyć taki sweter, sukienka. Ło, wow, patrzcie co. Dobra. Ale ci powiem, że kolorystyka ci ładnie mam jej, nie? No, kolorystyka pasuje. Bardzo. To będzie fajne. Nie? Mhm. Może być fajne. To może być takie, i to jest takie miłe, mięciutkie, takie bardzo fajne. Dobrze, będziemy przymierzać. Taki muszę chodzić sam na spacer, z Lubą naszą na spacer. Ej, ale to jest w ogóle bardzo niegłupie. Bo my mamy w ogóle takie niebezpieczne miejsce do przejścia. Co ci szkodzi zarzucić to na kurtkę? I właśnie, co mi szkodzi to zarzucić na kurtkę, ale czy ja na pewno to będę robić? Będziesz. Na pewno? Jak pomyślisz o tym, że to jest dużo bezpieczniejsze. Dla Buby też jest bezpieczniejsze, bo wiesz, bo ludzie będą widzieć ciebie i też będą, i dzięki temu też jest Buba bezpieczna. Jak nie chcesz myśleć o sobie, to zawsze pomyśl o kimś. O kimś, komu możesz pomóc. Dobrze, a ile to kosztuje i czy to jest rozmiarowe? No to jest akurat bardzo... Tylko wiecie, to musi być też duże, bo poczekaj, bo jeżeli coś ubierasz na kurtkę... Hej, a zobacz jakichś tych pomarańczowych. Ale te pomarańczowe to mają tylko do służby drogowe. Dobrze. Znaczy ja wam powiem, że dzisiaj nie myślałam, że będę rozmawiała o kamizelkach od blasków. No widzisz, nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz, dobrze, no. Godziny rozmowy o kamizelkach. Tak, tak.
No słuchajcie, no po prostu tu przecież to będzie kosztowało 2 zł. To trzeba wziąć i koniec. Zapytamy zresztą, muszę wziąć. Moim zdaniem trzeba wziąć tą dużą. Moim zdaniem tą. Dobrze, no a to weź to na siebie, zobacz. No bo jak, bo przecież ja mam na kurtkę ubieram, jak wychodzę z Lubelki. Na kurtkę. Kurtka jest wielka, ale. Nie, to jest za małe. Mówiłam wam, że to musi być dużo. Mama ma rację zawsze. To dzięki Wojtkowi pozdrawiamy Wojtka. Wojtek to jest człowiek, który wybitnie dba o nasze bezpieczeństwo, bo nawet w domu mamy gaśnicę. Tak, macie w domu gaśnicę? Nawet drzwi. Ja nie wiedziałam. No i co, mówiłam, że musi być duża. No musi być, tak. No, bierzemy tą, wszystko gra. Ty będziesz? Albo niemiecką firmę reprezentujesz, to chyba nic. Spoko, spoko, fajne. Tulu, dobrze, bierzemy. To jest super. No zobaczymy w ogóle, jaka jest cena, ale mimo tego napisu z tyłu, to naprawdę względem bezpieczeństwo, ale zobacz, babcia do ciebie przyjedzie, założy, ja do ciebie przyjadę, założę. Tak, na spacer. Oczywiście. Fajne są takie spódnice. O, jesteśmy na tym. Takie spódnice mi się też podobają. To jest akurat duża, a Tosia, pozdrawiam Tosię, moją przyjaciółkę, taką sobie sama uszyła, zrobiła, w sensie zaprojektowała chyba i do krawcowej zaniosła i zrobiła jej tą spódniczkę krawcowa z męża jeansów, serduszka jeansów, pozdrawiam do serduszka. Kurde, nie pamiętam, nie chcę przychodzić, ale tak mi się wydaje, spódniczka jest tak swoją drogą świetna. Włochy, nasza rocznica. Czekaj, bo to jest takie fajne, mi się ręce już poplątały. Wrażenia? Muszę ładnie odwieźć. Zobacz, mami, zobacz, mami. Super. Jeju, rewelacja. Dobrze mi? No maksa, to będzie coś pięknego. Nawet na strój kąpielowy na basen zarzucisz sobie i chodzisz cały dom tak po willi. Dziękuję. Jak się cieszę. Proszę. I'm so excited. I zobaczcie, czekajcie, czy na sukienki jest promka jakaś? 25% też. Czyli znowu, 1/4 z 35. O, to ładne też. Ja mam bardzo podobne, ja mam mega podobne, wręcz identyczne, tylko inny materiał, bo ja mam taki bardziej silkowy, jedwabny, a to jest taki bawełniany bardziej. Fajne. Też super. Spróbuję. Właśnie. Spróbuję, bo mam pomysł na fajną stylizację. Ale ja też mam, od razu to widzę na wakacje, czarny strój kąpielowy pod to, albo biały, jeden z dwóch opcji i na to. Zobacz, ile tutaj tego jest, to jest po prostu, ile tu jest koszu, mamuś. Ale nie przeglądamy, co? Teraz wszystkiego. O, też widzę fajną. I co teraz my zrobimy ze sobą, moi drodzy? Jaki to jest rozmiar? Fajna. No to jest rękaw niestety, nie. Któremu ja nie jestem ale w stanie to w ogóle... Podoba, w sensie materiał mi się podoba. A, to jest i fajne. Wzór mi się podoba. Dobra, i kolor, to będzie bawełna. Za dużo, to jest męskie czy damskie? To jest w ogóle z tyłu do przodu, ale wygląda tak... Nie. Jak z tyłu do przodu dziecko? Obrót, no, aha, nie, no na lewej stronie jest po prostu. A, to tak, no ja tak mówię to jest różnica, z tyłu do przodu, na lewej stronie. Ja mam na myśli lewą stronę, a mówię z tyłu do przodu, często tak mam. To jest ale fajne. Ale tutaj niestety widzę, że był pasek, ale ja myślę, że ale bez ja problemu... i tak jestem bezpaskowa. No wiem, ale ja bym to wypruła po prostu, ja mam tak. Teraz odpruwacz. Odpruwacz masz. Więc ja mogę ty już teraz jesteś wykwalifikowaną krawcową. Tak, ja bym chętnie to przymierzyła. Znalazłam swój ulubiony płyn. A ja go tylko we Włoszech widziałam. Tylko we Włoszech. A ktoś mi... To jest najlepszy płyn. Nie uwierzysz znowu. Ja muszę na reklamie zacząć zarabiać, bo przy końcu mogli zapłacić za to. Bo to jest najlepszy. Najlepszy do kamienia i do, w ogóle do sprzątania ogólnie. Ja w drodze tutaj mamie opowiadałam o różnych moich historiach ostatnio, ile rzeczy przyciągnęłam, co na coś spojrzałam, a potem mi się manifestowało w rzeczywistości. Słuchaj, wczoraj wieczorem... Zabrakło ci tego. Przeczytałam komentarz pod jednym z moich filmów. Nie pamiętam, czy ostatnim, czy jeszcze ja ci to kiedyś kupiłam. Do dlatego ja to kojarzyłam. I jedna dziewczyna mnie pisała, ja plamy usuwam tylko Melio, czy nie wiem, czy czytam, Meglio, ale dokładnie tak napisała. Meglio, moim zdaniem, albo... A ja jej odpisałam w komentarzu, wczoraj wieczorem to było, tylko znam, ale tylko we Włoszech widziałam. I dobrze, teraz patrz. Ale to jest, ale teraz poczekaj. Jest. To jest odkamieniacz, a pani ta mówiła... Ale nieważne, chodzi o tą tak, markę, że o tą ja wczoraj markę, wieczorem no to czytałam, to wszystko, a ty mi teraz mówisz, że to znajdziesz. Ja bym normalnie sama tutaj nie podeszła, bo ja nie no, kupuję widzisz, takiej ziemi. Czy potrzebujesz? Nie, nie. To ja potrzebuję. Ej, patrz, to jest odtłuszczacz, więc pewnie tak, plam też. Tak, no, jest, nie. Dokładnie. To jest też na zasadzie coś uniwersalny. W ogóle ta marka do łazienki... Ada ale... się też kojarzy, że... Ada, bo Ada w Szwajcarii mają mnóstwo kamienia i ona ciągle tego używa i to kupuje. Ale ona też do plam pamiętam, bo ja jej we Włoszech kupowałam taki do plam, właśnie o dokładnie. Tym, co pani mówiła. Natomiast czekajcie, czekajcie, bo to jest nie koniec zakupów tutaj. Ja wam powiem coś jeszcze, ale nie ma.
Chciałam znaleźć włoski płyn do prania, do rzeczy takich kolorowych, których ja używam, ale nie ma go. To i tak dużo, więc dobrze. I co dalej teraz? Gdzie, tu są te spodnie? Nie. Tak, tu są też spodnie. Dodam spodnie, tam spodnie, dobra. Tak. Okej. Okay. To są spodnie, ale wiesz, takie bardziej sportowe ewentualnie. Oj, pomału, pomału. Tu też są spodnie, patrz, tu też są spodnie, to jest totalnie szalone. Złote spodnie? Na przykład, gdybyśmy chcieli się przebrać za jakiegoś... Ale pokaż, nie wiem, jest, aha, to nawet nie, o, jaki fajne to są. Jaki to jest rozmiar? SK. Są świetne spodnie, słuchajcie. Ej, ale też takie właśnie... Ciepłe, no bo to są takie zimowe, nie? One mają pod spodem przecież, zobacz. Ja je chyba przymierzę. A nie, nie mają. No właśnie nie. Takie... O, czyli nie są takie ocieplane. Ale są takie... To super, to można... Tylko chyba one będą znowu za wielkie na mnie, bo no, ja... może chyba być. Chyba tutaj bym było lepiej, jakbym miała XS-kę. A to jest SK? No to jest SK. Może być, chyba będą za duże. Ale są świetne, naprawdę są świetne. Idziemy za tym do przymierzalni. Jak? No, za długie. Za obcisłe. Nie, bo za wąskie nogawki. Ale przez to w ogóle za duże jakby. Inaczej. Za grube mam nogi i za krótkie. A tutaj dobre? A tutaj tak. Oprócz tego, wiesz, że mogłyby być wyższe, ale to może przeszkadzać albo i nie. Ale jestem na nie. A ja to jest zakochana, słuchajcie. Nawet do tego swetra i do tych butów. Po prostu sztos. Przepraszam, bo cię przepraszam, a to wózek. Ja pierdzielę, zobaczcie te dżiny. No to jest perfekcja. I one kosztują chyba 3 dychy. 57. W naszym salonie strzyżenie damskie intensywne oraz dziecięce. Polecamy kolonizację włosów. Czesanie i prostowanie trwałe. 57. No tak ty pomylisz. I normalnie taki, wiesz, domek skandynawski, kominek, sauna i chodzić w takim czymś. Słuchajcie, one są zarąbiste po prostu. Czyli chyba wezmą. I w ogóle ładny kolor, i nie? I w ogóle ładny kolor, tak. I to będzie do czarnego pasować, do jakiejś wytłumacz czarne kurtki i tak dalej. Chyba mam, że ja mam trochę klaustrofobię i ja zamknięta w tej oto. Przymierzalni się dusisz, czy co? Tak, już mi jest słabo. Już mi jest słabo. A ja, te spodnie są mega fajne i to nawet świeżo są. Ale one są takie krępujące lub szyjne. No tak, bo one się nie są elastyczne. Tak, one są mega sztywne i ja już się czuję niekomfortowo. Nawet stojąc, a jak już tylko zrobię taki ruch, albo nawet krok, to już jest niewygodnie. O, fajne. No i teraz co wy na to? One są dobre, absolutnie. Pytanie, czy to nie jest... Czy to mnie nie pogrubia? Nie ma takiego... Nie. Czy ma tyle jest takiego wyższe, ale żeby pogrubiało, to nie. Lubisz miserkować na wszystkie sylwetki, tęgości i wzrosty, rozmiary od... Czy do tych spodni po raz pasuje coś czarki? Nie, ja mam ich wybrała, jak to muszę. Okej, dziękuję. Od razu wiadomo. Od razu wiadomo. I zobaczcie, inny fason, tak? Zupełnie nie poszedł za ramion. Też jest w tobie tak ładniej. I tutaj pięknie i super. Ja nie super, bo no nie. To jest na większe piersi. Najlepiej na black stanika, bo tutaj będzie wszystko wychodziło. Nawet samonośny nie, bo też będzie wychodził po bokach. I w ogóle jakoś tak nie. I w ogóle jakoś tak nie. One, jakby będzie fajniej, bo będą stopy, a tu mam spodnie, więc to jest dużo. A nawet dopiero będziesz super wyglądała, jeżeli szukacie księgowości, nieważne, z siedzibą w Poznaniu, ale nieważne, czy w Poznaniu, czy w jakimkolwiek innym mieście w Polsce, to zapraszam kancelarię Antares.pl. Sprawdźcie sobie i zapraszamy. Zapraszamy. Najlepsze prowadzenie księgowości, kadr, wsparcie, wprowadzenie do twojego biznesu. To jest cudowne, ojejuś. Przepięknie wyglądasz. Ja jestem totalnie zachwycona. Ja też. Nie, no to będzie... Ja pierdzielę, no to jest przepiękne. Ale się cieszę, że to wzięłaś. Jej! Obłęd. I nie tylko na lato, na strój, ale też na jakieś... do stworzenia jakichś fajnych stylizacji. Teraz zobaczycie Wiki, jak wygląda. No zapraszamy, zapraszamy. W tych spodniach. O, ekstra! Idealnie. No mega. A tutaj obok już mama się wyłania, pokaż się. W kolejnej cudowności, wow. Ale ekstra, no przepięknie wyglądasz. Jak ci się podoba? Z włosem
super. Naprawdę. No, dwie naprawdę petarda rzeczy. A ty sobie lubisz tak stójkę ustawiać, prawda? O, ja lubię właśnie. Super to wygląda. Mama ma na sobie już ostatnią rzecz. Jest ogólnie według mnie petarda i nawet do tego, co dzisiaj można sobie to zrobić. Tylko problem polega na tym, ja już widzę, bo to nie będzie stało. Chyba, że to ma tak... Na pewno nie ma tak leżeć, u mnie bo ja nie jestem grzeczną dziewczynką i nie. Albo stoi, albo może nawet wisieć, ale byle nie leżało. Zrozum cię ten tak myślenie. No bo wiesz, że musi... No tak, tak, musi. No. No, będzie leżało, nie? Jakby tutaj chyba na tym będziemy miały. No to ja mam tam te dwie fajne. Tak. No to dziękuję. I mam wszystko. Wyżyby, uchomory dekoracyjne. A wiecie, że uchomory wbrew pozorom są bardzo prozdrowotne. No oczywiście są trujące, jakie w zły sposób spożywamy. Ale można spożywać też tak, że ci będą, nawet Buda jest, że będą działać prozdrowotnie. A tutaj zobaczcie, są takie mali słodcy buddyści. Ej, to jest fajne. A czy gdzie ja to kolorystycznie dopasuje? Czy on kosztuje 19, tak jak tutaj naklejone, czy to jest... No, zobaczymy. Może jest jakieś minus coś, a tu są jakieś ceny, zobaczymy. Zobaczcie, dostałam kartę lojalnościową. Ja zawsze mam problem z tym słowem, rabatową, no nie wiem, zniżkową. Nie tylko ja. Możecie dostać, tak, każdy klient może dostać kartę lojalnościową, więc zawsze dodatkowe 5% oprócz tych wszystkich promocji, które są na sklepie, można zyskać. Za wszystko razem zapłaciłyśmy 32 zł i 47 groszy. Szczerze mówiąc, nie wiem ile która zapłaciła, bo za wszystko policzyłyśmy. Razem tego będzie łatwiej w tym momencie. Ale zobaczcie, jeszcze dobraliśmy takiego buddę, czy coś jeszcze? Nie, tylko to. Słuchajcie, to też była na początku płyn i taką stertę ciuchów. Naprawdę spokojno i na większość rzeczy jest minus 25%. Zresztą również to widzę na Paragonie, więc łatwo będzie nam mniej więcej policzyć, ile każda z nas zapłaciła. Jak ci się podobało w ogóle? Super. Rewelacja. Fajnie spędzony dzionek. No cześć dnia. Bardzo dziękuję. Ja też się bardzo cieszę, jeżeli kolejny odcinek z mamą wam się podobał. Co prawda nie znalazłyśmy dla ciebie dzwonu, więc mamy misję kolejną. Musimy po prostu gdzieś to zrealizować. Zawsze fajnie mieć cel. Tak. Zawsze fajnie jest o czymś konkretnym myśleć, co by się chciało, to tak dodatkowo jeszcze bardziej zachęca do zakupu. Nie pomyślałam, że znajdę rzeczy na wyjazd wakacyjny, więc to jest im plus. No i kamizelka, która umożliwi mi przechodzenie bezpiecznie. Ja jestem ciekawa, ile ta kamizelka kosztowała. No właśnie. To jest najważniejsze. Ubranie robocze. Ile? 35 zł. Miał kosztować 2 zł. Co jest, kurde, 35 zł za to zapłaciłyśmy? No dobrze, no bo może to jest drogie, nowe drogie. No dobrze, wszystko dobrze. Damaris jest załamana. Najdroższy zakup w tym Umpeksie, 35 zł. Naprawdę, i to jedyne... Buda kosztował 19,90, książka 10. Słuchajcie, to jest twój ten od kamieniarz 17. To jest, wszystko jest zrabatowane do 25%, tylko nie twoja kamizelka od doskowa. No patrz. Tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja jestem zadowolona. Jeżeli wam się podobało, bo ja bym tej kamizelki w innych okolicznościach przyrody pewnie nie kupiła, no bo jakbym pamiętała. Biorąc to pod uwagę, to... No to zawsze są dla bezpieczeństwa. Dobrze. Bo wydać 10 złotych. Jeżeli subskrybujesz, to zapraszamy do subskrypcji kanału, czyli do subskrypcji dobrych wibracji, do całowania tych, których kochacie. Nie załamujcie się, nie załamujcie. Nie załamujcie się. I do podążania za życiem, jakiego pragniecie. Do następnego. Do zobaczenia.